3 lutego wspominamy błogosławionego Alojsa Andrickiego, męczennika. Alojs przyszedł na świat 2 lipca 1914 roku w Radworze w Łużycach Górnych. Jego rodziców, Jana, kierownika miejscowej szkoły, i Magdalenę, obdarował Pan Bóg 2 córkami i 4 synami, którzy zostali kapłanami. Alojs święcenie kapłańskie przyjął 30 lipca 1939 roku w katedrze w Budziszynie i został posłany do katedry w Dreźnie. Przyciągał do Boga wszystkich, zwłaszcza młodzież męską, dla której organizował wycieczki, zajęcia sportowe i teatralne. Szczególną opieką otoczył członków chóru i rodzinę Kolpinga. W kazaniach krytykował narodowo-socjalistyczny reżim za prześladowanie kościoła. W styczniu 1941 roku wraz z innymi kapłanami i młodzieżą wystawiał jasełka bożonarodzeniowe. W końcu został oskarżony o złośliwe ataki na państwo i partię. Aresztowano go 21 stycznia 1941 roku. Natomiast 15 lipca odbyła się rozprawa sądowa, na której uznano go za winnego działań przeciw Partii Narodowo-Socjalistycznej i III Rzeszy. Skazano go za zdradzieckie atakowanie partii i rządu. W sierpniu przewieziono go do obozu koncentracyjnego w Dachau. Tam z kilkoma innymi księżmi założył kółko biblijne i liturgiczne. Jak tylko mógł, Alojs pomagał i starał się rozweselać współwięźniów, m.in. pokazami gimnastyki akrobacyjnej, mimo że sam, jako kapłan, był wyjątkowo źle traktowany. Zachowane listy świadczą o jego wielkiej dojrzałości duchowej. Napisał m.in. Jeśli nie możemy teraz pracować jako siewcy, to chcemy przynajmniej być ziarnem siewnym, aby w czasie żniw wydać bogaty plon. Jesteśmy gotowi, zawsze i w każdym miejscu, do posługi naszemu Panu i Jego Kościołowi. Bogu niech będą dzięki. W styczniu 1943 roku trafił do szpitala obozowego, gdyż zachorował na tyfus. 3 lutego obozowego pielęgniarza poprosił, by zawołał kapłana, gdyż chciał przyjąć komunię świętą. Ten jednak podał mu śmiercionośny zastrzyk z fenolu. Ksiądz Alojs został beatyfikowany 13 czerwca 2011 roku. Patronuje on szkole w Rząsinach, a szczególnie czczą go Serbołużyczanie. Módlmy się. Panie Jezu, w Tobie Twój kapłan Alojs Andricki szukał otuchy do mężnego wyznawania wiary. Prosimy Cię, umocnij w wierze Twój lud. Pozwól nam przyjmować Najświętszy Sakrament w czci i bojaźni Bożej. Ześlij Twojego Ducha wszystkim wyznawcom Kościoła, dzieciom, młodzieży i dorosłym, dla umocnienia ich działalności apostolskiej w świecie. Bądź blisko uciskanych i prześladowanych. Okaż łaskę ofiarom niesprawiedliwości i przemocy. Zachowaj nasz lud w Twojej łasce i wysłuchaj wszystkich zanoszonych próśb przez wstawiennictwo błogosławionego księdza Alojsa. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.